Cześć! Cześć! Witajcie w następnym wideo do osłuchiwania się z, języ z językiem niderlandzkim i do nauki języka niderlandzkiego. Po lewej macie tekst po polsku, po prawej po holendersku. Najpierw czytam tekst polski, niderlandzki powoli. Potem czytam tylko powoli po niderlandzku, a potem czytam takim normalnym tempem, szybszym, yy, po niderlandzku. A Wy sobie podążacie za tekstem. A na końcu powiem sobie parę słówek o... parę słówek do nauki. Ok, zaczynamy. Przychodnia. Heis arcen To są trzy słowa, to znaczy po prostu przychodnia. Haus artsen praktijk. Heis dom. Arts to jest tak naprawdę lekarz, doktor Arc praktyk Praktyka. E, praktyka lekarzy domowych, można tak powiedzieć, lekarzy pierwszego kontaktu. Heis artsen praktijk. Dzień dobry. Przychodnia ABC z tej strony Anna. Jak mogę Panu Pani pomóc? Guten Heis arzen ABC. Uspreek met Anna. Who can I you helpen? Przychodnia ABC to wymyślona. Jeżeli taka istnieje, to przez przypadek. Dzień dobry z tej strony Mike Kowalski. Chudy morgen. Uspreek met Mike Kowalski. Chciałbym umówić się z lekarzem pierwszego kontaktu, lekarzem domowym. U nich to jest to samo, tak? Czyli chciałbym się, chciałbym umówić się z lekarzem pierwszego kontaktu, z lekarzem. Ik wil afspraak Igwilchrach, en asprach, med de highsharts, maken. Tu też można powiedzieć, igwilchrach, en asprach, maken, med de highsharts, bo to med to jest dopełnieniem, czyli to maken nie musi stać zupełnie na końcu zdania, ale to jest w ogóle o czym innym. Lecimy dalej. Oczywiście, jaka jest Pana data urodzenia? Zeker, wat is your chyborte datum? 1 stycznia 1980. 1 januari, 1980. Widzę, pan Kowalski, czy to coś nagłego czy można później w tygodniu? Ich geht, meneer Kowalski. Ist het spód spoedgeval of kan het later in de week? Właściwie coś nagłego, nie czuję się zbyt dobrze. Ich hellek ist het een spoedgeval. Ik full me niet zo lekker. Jakie są pana dolegliwości? Was zijn uw klachten? Mam duży ból głowy, gardła i katar. I heb veel hoofdpijn, pine, pine and en loop nose. Ma pan także gorączkę? Have two oak cords? Tak, w rzeczy samej mam też gorączkę. Ja, inderdaad, ik heb oak cords. A bóle mięśni? En spear pine? Nie, bóle mięśni nie. Nej, spear pine niet. Ma pan dolegliwości w plecach? Heeft u last van u ruch. Nie, też nie. Nee, ook niet. Wygląda na to, że ma pan grypę. Dan lijkt het dat u griep heeft. Chce pan przyjść, żeby z lekarzem omówić potrzebne leki i otrzymać recepty? Wilt u langs komen om met de huisarts de benodigde medicatie te bespreken? Ender recepten te on Tak, chętnie. Ja, chrach. W który dzień może pan do nas przyjść? Dzisiaj czy jutro? Welke dach kunt u by ons langs komen? Wandach of morgen? E, najlepiej dzisiaj, jeśli się da. Lift noch wandach Als het kan. Czy o 16:30 pasuje panu? Is om half five goed for u? Tak, świetnie. Ja, perfekt. Perfect. W porządku. Dzisiaj o 16.30. Pana umówienie jest w systemie. Het is in orde. Van om half five. U afspraak staat in het system. Serdecznie dziękuję. Hartelijk bedankt. Proszę nie dziękować i życzę dużo zdrowia. dank en beterschap. Okej, okay, świetnie. Wy sobie potem też czytajcie ten tekst na głos, nagrywajcie się koniecznie i się odsłuchujcie, żeby to tak wychodziło ładnie wam. Teraz czytam tylko powoli po holendersku. Huishards en praktijk. Goedemorgen. Huishards en praktijk. ABC. U spreekt met Anna. How can I help you? Goedemorgen. U spreekt met Mike Kowalski. Ik wil graag een afspraak met de huishards maken. zeker. Wat is uw geboortedatum? 1 januari 1980. Ik zie het, meneer Kowalski. Is het een spoedgeval of kan het later in de week? Eigenlijk is het een spoedgeval. Ik voel me niet zo lekker. Wat zijn uw klachten? Ik heb veel hoofdpijn, keelpijn en een loopneus. Heeft u ook koorts? Ja, inderdaad. Ik heb ook koorts. Een spierpijn? Nee, spierpijn niet. Heeft u last van uw rug? Nee, ook niet. Dat lijkt het dat u griep heeft. Wilt u langskomen om met de huisarts de benodigde medicaties te bespreken en de recepten te ontvangen? Ja, graag. Welke dag kunt u bij ons langskomen? Vandaag of morgen? Liefst nog vandaag, als het kan. Is om half uh, vijf goed voor u? Ja, perfect. Het is in orde. Vandaag om half vijf. Uw afspraak staat in het systeem. Hartelijk bedankt. Geen dank en beterschap. Oké. Okay. <kluzie> Bardzo ładnie. Dat je dan trochę szybciej. A wy się osłuchujcie. Podążajcie sobie za tekstem. Jezik jezik samochodem. Nie podążajcie za tekstem. Tylko się Oké. Okay. Huisartsenpraktijk. Goedemorgen, huisartsenpraktijk ABC. U spreekt met Anna, hoe kan ik u helpen? Goedemorgen, u spreekt met Mike Kowalski. Ik wil graag een afspraak met de huisarts maken. Zeker, wat is uw geboortedatum? 1 januari 1980. Ik zie het, meneer Kowalski. Is het een spoedgeval of kan het later in de week? Eigenlijk is het een spoedgeval. Ik voel me niet zo lekker. Wat zijn uw klachten? Ik heb veel hoofdpijn, keelpijn en een loopnoos. Heeft u ook korts? Ja, inderdaad, ik heb ook korts. Een spierpijn? Nee, spierpijn niet. Heeft u last van uw rug? Nee, ook niet. Dan lijkt het dat u griep heeft. Wilt u langskomen om met de huisarts de benodigde medicatie te bespreken en de recepten te ontvangen? Ja, graag. Welke dag kunt u bij ons langskomen? Vandaag of morgen? Liefst nog vandaag, als het kan. Is om half vijf goed voor u? Ja, perfect. Het is in orde. Vandaag om half vijf. Uw afspraak staat in het systeem. Hartelijk bedankt. Hey, dank en Świetnie. Mam nadzieję, że podobnie. Spokojnie, jak za pierwszym razem nic nie rozumiecie, to się w ogóle nie przejmujcie. Osłuchajcie drugi raz, trzeci raz. W opisie możecie sobie kliknąć od razu przeskoczenie na powolne tempo, przeskoczenie na szybkie tempo i tak dalej. W opisie y, YouTube'a. No. Także to tak. <laughs> mm, I. I czytajcie naprawdę na głos. powtarzajcie. Ta dykcja, ja też jestem Polakiem, tą dykcję nie mam, idealną dykcję Holendra, ale ta dykcja jest w porządku. Możecie ją kopiować, możecie sobie zdania w Google Translatora wpisać i kopiować, albo możecie poprosić jakiegoś Holendra, żeby wam to przeczytał i żebyś, żeby wam to nagrał. Jak ja zdobędę jakiś, upoluję jakichś Holendrów, żeby mi na kanał nagrali, no to też będą nagrywać. Jeszcze nie upolowałem żadnych, ale to do tego dojdziemy. Świetnie. Teraz przechodzimy do słówek, eee, taki słówek. No to tak, mamy. Przychodnia. The High arts and Po prostu przychodnia. The High arts and Chciałbym. To najprościej powiedzieć ich will chrach. Chrach to jest wyrażenie serdeczności, chętności. Eee, Chętnie ich will chrach. Tłumaczymy to na chciałbym, chciałabym. Bo chciałbym to można powiedzieć z czasownikiem zauden. Ik zou graag willen. Ik zou willen to jest chciałbym, tak naprawdę chciałbym. Ik zou willen. Ale Ik wil chrach", mówi, Ik wil chrach, ich wil graag, każdy Holender mówi. ich wil graag, idź frachen o coś pytać. Ich wil graag, en afspraak maken. Chcę o coś, chcę się umówić, spotkanie umówić. Ich wil chrach, chciałbym, chciałabym. A takie ja chrach to jest ja tak chętnie. Ich wil graag, chciałbym. Ik wil to jest ja chcę. Ich wil graag. Chcę serdecznie, chcę chętnie. To jest kulturalne, przyjemne słowo. Przyjemne wyrażenie. Nagły, następne. Nagły wypadek. Het sputheval. Het Właściwie, Eichelek. Eichelek. tego my tam w środku w sumie, w Zelandii, skąd, gdzie ja mieszkam, nie mówimy en. Eichelek. Można powiedzieć Eichenlag. Eichenlag. Można powiedzieć, może w waszym rejonie tak mówią. Eichenlag. Albo Eichelag. Eichelag. Właściwie Eichelik, często częstosłówko. Dolegliwość, de klacht. Dolegliwości, klachten. Skarga też, skarga. Eee, to jest eee, de klacht też, de klacht. Mhm. Ból głowy, de hoofd pine Ból gardła, de kill pine Katar, de lopnus. Jak trudno Wam wymówić jakieś, eee, na przykład, kill, to nie jest kielpijn, nie kill Kiel, kill, kill, pine Jak trudno Wam wymówić... Na, powiedzcie to 1100, 100 razy. Nagrajcie to i wam to w końcu wyjdzie. Loop, loop nose, nose, the lop nose. Gorączka, the korts, bóle mięśni, the Spearpine, ból, the pine. W tekście widz, widzicie, że korts, lop nose, hoof pine że nie mają rodzajników. W tekście. Bo to są takie wyrażenia, gdzie nie trzeba kiedy trzeba, kiedy nie trzeba, jak, jak w ogóle, jeżeli na początku uczycie się dopiero mówić i nie jesteście przyzwyczajeni do rodzajników, nie musicie ich używać i tak chłęc Was zrozumieją, potem jak się nauczycie, ok, to jest funkcja rodzajników, ja na kanale kiedyś to dokładnie wyjaśnię, kiedy co, jak. Jak się nauczycie, że trzeba do rodzajników używać un, d albo het, zaczniecie używać do rzeczowników, najwięcej jest d, het jest trochę mniej, d, het to są określone, un nieokreślony, co to znaczy, no to na inny moment, ale czasami można je pominąć. To jest jakby ewolucja kulturowa, coś, coś, coś związane z wyrażeniem, jakby takim, że to się zaciera, używanie. W niektórych utartych wyrażeniach rodzajnika się nie używa. No i też przy rzeczownikach niepoliczalnych i w liczbie mnogiej, rzeczowników nieokreślonych, ale to na inny moment. Gdzie jesteśmy? Potrzebne: Benedicte. Benedicte. Recepta het recept. OK? Życzę dużo zdrowia. To jest po prostu też takie wrażenie. Bater's hub. Bater, lepszy, lepszość. Bater's hub, lepszość, lepszości. E, po, Bater's to, to jest po prostu dużo zdrowia. Życzę dużo zdrowia. Bater's hub. Tak się, ktoś jest chory, ktoś ma kaszę czy coś, przeźmiony jest, mówi się. Bater's hub. Bater's hub. Proszę nie dziękować. Hein dank. Hey, dank. Bez dziękowania. Hein Dank. Proszę nie dziękować. Thank dank. Heń dank. Nie dziękuj. A serdecznie dziękuję też. Hartelek bedankt. Hartelek bedankt. Hartelek. E, co powiedzie Hartelek, nie Hartelekt. Hartelek bedankt. Hartelek bedankt. Widzicie, w słówku, a y, wiecie, że I J czytasz jak I. I J czytasz jak I. Zawsze, chyba że są wyjątki. A takim wyjątkiem jest właśnie. I, j, k. W ogóle I, i j, k, to jest inny dźwięk, to jest ek. Hartelek, Eichenlek, Makalek, Mujlek. Koniec kropka. Tak się to mówi. I, j, k, to jest dźwięk EK, Taki IK prawie. Ha, z, no, hartlek, Eichenlek. Ehm, ale widzicie, Praktajk czyta się... Arsen, Praktajk czyta się I, j, k, czyta się Praktajk. Koniec kropka. Tak się czyta. OK i teraz jak się tego nauczyć? No trzeba się po prostu raz dobrze nauczyć. Z tym nie ma problemu. I, j to jest w większości wypadków... To jest I, a IJK w większości wypadków to jest K. Hartelek, y, mójlek, Makelek, Eichelek, Naturlek. W większości. IJK to są trzy literki, które tworzą nowy dźwięk. W języku polskim nie mamy y, dwóch literek, które trzech literek, które tworzą nowy dźwięk. Mamy na przykład RZ to jest RZ, SZ, SZ3CZ to jest 3, ale nie mamy trzech. Oni mają w sumie IJ to jest y. A takie, praktajk, ja bym to nazwał wyjątkiem, tak naprawdę, że to jest wyjątek. Ehm, no dobra. Dzięki wielkie. Przeglądajcie playlisty, szukajcie zagadnień, których potrzebujecie, komentujcie, jakby co coś, e, subskrybujcie i tak dalej, i tak dalej, to już wiecie, ale najważniejsze, uczcie się, odsłuchujcie to raz, dwa, trzy, trzeci raz, uczcie się, powtarzajcie, czytajcie sobie na głos, kaleczcie ten język, śmiejcie się z siebie, bawcie się językiem, ćwiczcie i zobaczycie, za trzecim, czwartym razem będzie Wam to ładnie wychodzi. To jest czytanie, y, używanie nowego języka, to jest ćwiczenie mięśni buzi, jak to wypowiedzieć, jak to wypowiedzieć i za piątym, szóstym, siódmym razem wychodzi Wam to łatwiej i to się w końcu integruje was i łatwo wam wypowiadać różne zwroty, wyrażenia i tak dalej, łatwo wam po prostu używać tego języka. Także trzymam za was kciuki. Wiem, że wam się uda. Dzięki wielkie do następnego. Cześć.